Cześć, tu jest Tyna i dziś zapraszam na filmik, w którym opowiem Wam o książkach, które przeczytałam przez ostatnie kilka miesięcy. I zazwyczaj takie filmy pojawiały się u mnie co 2 miesiące, natomiast ostatnio się nie pojawił taki filmik, a to wszystko dlatego, że tak naprawdę przez 2 miesiące brnęłam przez jedną książkę i nie mogłam przez nią przebrnąć. To było spowodowane różnymi rzeczami, też tym, że nie miałam praktycznie wtedy na nic czasu. Natomiast ja już teraz nie będę przedłużać i od razu Wam powiem o tych wszystkich książkach, które mi się udało właśnie w ostatnich miesiącach przeczytać. Nie jest może tego za wiele, natomiast tak czy siak postanowiłam, że się tym z Wami podzielę. Natomiast ta książka, która mnie przez pewien czas przetrzymała, to była książka Remigiusza Mroza Oskarżenie. To już tam, nie wiem, piąta czy któraś część z cyklu o adwokatce Joannie Chyłce. I w tej części Chyłka podjęła się obrony mężczyzny Tesarewicza, takiej legendy Solidarności, który został oskarżony o morderstwo 4 chłopców. Natomiast Chyłka wcale by tej sprawy nie wzięła, gdyby nie to, że zadzwoniła do niej żona właśnie tego oskarżonego, osadzonego. No i próbowała ją tam przekonać, natomiast to by jej nie przekonało, tylko że kobieta niedługo po rozmowie z Chyłką zmarła. Dodatkowo DNA jednej z rzekomych ofiar tego człowieka znaleziono na miejscu innego przestępstwa. No i to sprawiło, że Chyłka zaczęła się angażować w tą sprawę. Jak zwykle Chyłce pomaga Kordian, który, wiecie, stara się robić co tylko w jego mocy, żeby po pierwsze pomóc Chyłce, żeby się do niej zbliżyć. Natomiast oni jak zwykle mają wiele swoich tam problemów, mniejszych, większych. Natomiast Kordian wpada też w dość spore tarapaty i nie będzie do końca w stanie pomóc Chyłce. Końcówka tej książki jest już trochę tak jakby wystrzelona w kosmos. Takie odniosłam wrażenie, słuchajcie. Natomiast autor ten ma taką zdolność do przerywania swoich powieści w takim momencie, że człowiek po prostu chce od razu sięgnąć po następną część, żeby zobaczyć, jak ta sytuacja się dalej rozwinie. I tak jak już Wam wspomniałam, to była część, którą czytałam się najdłużej ze wszystkich. No i pewnie to było spowodowane różnymi rzeczami. Natomiast, no mówię, wstrzymała mnie ta książka na pewien czas. Mimo wszystko książka trzyma poziom tego autora. Dla mnie to takie 4,5 na 6. Kolejna książka, po jaką sięgnęłam, to była książka Charlotte Inn, Wielbiciel. I to była dla mnie taka przyjemna odmiana. Ta książka opowiadała o pewnej kobiecie, Lindzie, która idąc pewnego dnia była świadkiem samobójstwa innej kobiety. Na domiar złego po pewnym czasie mąż ją zostawił dla młodszej, ładniejszej, zgrabniejszej kochanki. Ona znalazła pocieszenie w ramionach pewnego mężczyzny, który początkowo wydawał jej się naprawdę wspaniały. Wiecie, jak to jest, zauroczenie i te sprawy, nie dostrzegamy wad drugiej osoby. Natomiast kiedy już trochę bardziej poznała tego faceta, okazało się, że nie jest on taki idealny, no i ona postanowiła go zostawić, a kiedy już od niego odchodzi, to ma nadzieję, że się od niego uwolniła, ale niestety, jak to z zaburzonymi w ten sposób ludźmi bywa, to dopiero jest początek jej męki, udręki spowodowanej tym facetem. Powiem Wam, że książka trzymała mnie w napięciu, zwłaszcza końcówka. Mimo że domyśliłam się od razu pewnych rzeczy, to kilku faktów nie udało mi się połączyć. Natomiast wiecie, mimo wszystko ta książka mi się naprawdę, naprawdę podobała. Także dla mnie to takie 5 na 6 moim zdaniem zasłużone. A w ogóle miałam powiedzieć, że tę książkę wypożyczyłam z propozycji pani bibliotekarki, która mi właśnie ją zaproponowała. I nie zawiodłam się. Później ponownie sięgnęłam do Remigiusza Mroza. Tym razem część nazywała się Testament. I może o sferze uczuciowej Chyłki i Kordiana nie będę się wypowiadała, bo szczerze mówiąc zaczyna mnie ona irytować, bo mam takie wrażenie, że kiedykolwiek ma między nimi coś się zadziać, jakiś taki przełom mógłby nastąpić, to zawsze im coś przeszkadza, jak nie przeszłość, to teraźniejszość, to przyszłość.
cały czas im coś przeszkadza, więc ten wątek zaczyna mnie pomału denerwować i irytować. Natomiast sprawy, które podejmuje Chyłka, są zazwyczaj ciekawe i to chyba głównie dla nich, tak już teraz mi się wydaje, sięgam po te książki. I w tej części Chyłka podejmuje się sprawy pewnego ginekologa, do którego kiedyś sama uczęszczała. Natomiast ten ginekolog nie ma dobrej opinii. W internecie wręcz można naczytać się o nim wiele złego. Zostaje on oskarżony o zabójstwo, o zabicie pewnej kobiety, którą on rzekomo widział tylko raz. Natomiast ona dostała od niego przepisane środki, którymi później popełniła samobójstwo i na domiar złego właśnie w testamencie zapisała mu wszystko. No i ten ginekolog nie wiadomo czemu nie chce się zrzec tego spadku i okazuje się, że ta sprawa jest dużo bardziej zagmatwana, że ona sięga też spraw reprywatyzacji, także tam jest naprawdę wiele, wiele zawiłości. A Chyłka w ogóle tak jakby, nie wiem, wspina się na wyżyny swoich możliwości, takich detektywistycznych wręcz, powiedziałabym. Joanna Chyłka w tej części traci jedną z niewielu osób bliskich jej, natomiast to, czego nie traci, to taki zapał, taka zawziętość, taka chęć właśnie rozwikłania tej sprawy. Dla mnie książka, tak jak mówię, trzyma poziom autora 4,5/5. Kolejna książka to książka, którą mam ze sobą i jest to książka pani Katarzyny Wierzbickiej, Elf do zadań specjalnych. Jest to tak, to są takie 24 opowiadania, bo są przeznaczone na czas od 1 do 24 grudnia i w takim właśnie czasie ja czytałam tę książkę Filipowi do snu najczęściej. Natomiast mam wrażenie, że dla Filipa była ona nieco za dorosła, że tak powiem. On jest jeszcze mały i nie wszystko rozumiał, zresztą tutaj ja się później doczytałam, że jest to wiek 6+, także mówię, no dla Filipa jeszcze może troszkę za dorosła, wiecie, bo tutaj są owszem piękne moim zdaniem ilustracje, natomiast nie jest ich jakoś sporo. Tak naprawdę jedno opowiadanie to jedna ilustracja. Natomiast chciałam powiedzieć, że dla mnie na koniec była to książka mocno wzruszająca. Początkowo miałam wrażenie, że jakby te opowiadania są nieskładne, czyli pierwsze opowiadanie było o jakimś tam elfie, drugie o innym i tak dalej i nie widziałam połączenia. Natomiast z każdym kolejnym rozdziałem tej książki to wszystko składało się w całość. W ogóle ten elf główny, który tutaj występował, ma na imię Wiercipiętek i on poprzedniego roku zgubił swój taki szalik, który zapewniał elfom niewidzialność i przez to wpada w różne kłopoty, bo teraz dzieci, do których się udaje, żeby sprawdzić, czy były grzeczne i jakie by chciały prezenty, go po prostu widzą, a to nie jest coś, czego by elfy i święty Mikołaj sobie życzyły, bo tutaj mamy w tej książce pokazane przygotowania elfiej wioski i świętego Mikołaja do świąt Bożego Narodzenia. Natomiast jest jeszcze tutaj pewna elfka, która wprowadza innowacje. Natomiast co z tych innowacji wyniknie, to trzeba by przeczytać samemu, nie chciałabym Wam tego zdradzać. Trudności pojawiły się też w wiosce elfów przez pojawienie się w niej troli i krasnoludów, które do tej pory tam nie były, nie żyły, nie funkcjonowały, natomiast teraz wprowadziły troszkę zamieszania. Natomiast tak jak mówię, mnie na koniec już te kilka ostatnich opowiadań naprawdę, naprawdę wzruszało. Także ja dam tej książce taką zasłużoną, mam wrażenie, piąteczkę. Kolejna książka, po jaką sięgnęłam, to Zabójcze Święta i to był taki zbiór 10 opowiadań, każdy z nutką kryminalną i powiem Wam, że dla mnie to była taka fajna rzecz, ponieważ w krótkim czasie udało mi się poznać tak jakby 10 autorów. No i powiem Wam, że kilka z tych opowiadań naprawdę zapadło mi w pamięć i jednym z takich opowiadań było o pewnym stole, który miał magiczne wręcz właściwości, które ujawniały się tylko podczas Wigilii i podczas tej Wigilii ktoś, kto zasiadał na dodatkowym piątym krzesełku, w nowy rok umierał.
Takie miał właściwości ten stół. Kolejne opowiadanie było takie, gdzie narratorem był czarny charakter, który właśnie opowiadał, jak dokonał swojej pewnej zbrodni. Innym jeszcze opowiadaniem było takie, którego akcja rozgrywała się w Płocku, czyli w mieście, w którym ja obecnie mieszkam, więc wiecie, to tak, jeśli wiemy, w którym miejscu, że tak powiem, miałoby się to dziać, znamy nazwy tych ulic, czasem na przykład tamtędy przechodzimy, przejeżdżamy, no to było dla mnie coś ciekawego i myślę właśnie, że sobie po pewnym czasie wypróbuję jeszcze inne książki tego autora. Było jeszcze pewne opowiadanie, w którym mała dziewczynka, upiorna Karolcia, stawia na swoim. Nie będę tutaj też za dużo zdradzać, natomiast tak jak mówię, to była możliwość dla mnie spotkania różnych autorów i powiem Wam, że zapisałam sobie kilka nazwisk, które chciałabym jeszcze bardziej poznać, chciałabym się zapoznać z innymi ich pracami. Taka forma przypadła mi do gustu, bo w grudniu miałam niewiele czasu na czytanie, a takie opowiadanie właściwie udawało mi się zazwyczaj przeczytać na raz, także od początku do końca wiedziałam, co się w danym opowiadaniu wydarzyło. Tak jak mówię, dla mnie to było ciekawe spotkanie z różnymi autorami i daję tej książce 5 na 6 możliwych punktów. I ostatnia książka, o której chcę Wam powiedzieć, to jest też opowieść wigilijna. Ja zazwyczaj właśnie tak w okresie świątecznym wracam sobie do opowieści wigilijnej. Czasami jest to w formie filmu, innym razem bajki, a czasem, tak jak mówię, książki. I w tym roku właśnie przeczytałam. Natomiast powiem Wam, że tutaj literki są maleńkie. Maleńkie. Ja musiałam naprawdę bardzo wytężać wzrok, żeby cokolwiek tutaj móc zobaczyć. Nie czytało mi się jakoś wspaniale tej książki. Myślę, że gdyby te literki były większe, to jakoś łatwiej by mi to wszystko szło. Natomiast myślę, że większość osób zna historię Ebenezera Scrooge'a, który jest właśnie takim sknerusem, liczy tylko swoje pieniądze, nie cieszy się nimi, bo stara się ich nie wydawać na nic tak naprawdę. Natomiast jego wspólnik ileś lat temu, chyba 7, zmarł. No i w te święta Bożego Narodzenia, w których dzieje się akcja, on go ostrzega, on go instruuje, że przyjdą do niego 3 różne duchy. Duch przeszłości, teraźniejszości i przyszłych świąt. Natomiast wiadomo, na początku Ebenezer nie do końca wiedział, po co one mają przyjść i później nastąpiła w nim taka duchowa przemiana, także wiecie, ja daję tej książce takie 5 na 6, to jest klasyk, myślę, że większość osób go zna, słyszało, natomiast wiecie, tak jak mówię, ja czasami do tej książki po prostu wracam. I co jeszcze chciałam powiedzieć? A, dlatego nie 6? Z tego względu, że czasami opisy są nazbyt długie, jak na mój gust po prostu. No dobrze, ja już opowiedziałam Wam o wszystkich książkach, których chciałam. Mam nadzieję, że taki filmik Wam się podobał. Jeśli tak było, zostawcie dla mnie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. A jak macie jakąś taką fajną książkę do polecenia, którą mogłabym sobie przeczytać, to chętnie o tym przeczytam w komentarzach, także dajcie mi znać w komentarzu jedną książkę, chyba że macie ich więcej, którą powinnam przeczytać. No to co? Do następnego. Pa!